Są to największe komercyjnie dostępne puzzle świata. Składają się z 60 tysięcy elementów. Ich wymiary to 2,5 na prawie 9 metrów, mają więc ponad 20 metrów kwadratowych, więc indywidualnie trudno byłoby je komukolwiek umieścić w domu. Zakup był wspólny, rozłożony na ponad 50 osób. Muzeum Narodowe we Wrocławiu udostępniło nam powierzchnię. Puzzle przedstawiają stylizowaną mapę świata. Jest ona wypełniona głównie budynkami z przeróżnych części świata, takimi jakimiś znanymi, jakimiś festiwalami. Są to różne scenki rodzajowe, niektóre dosyć humorystyczne. Na puzzle składały się 52 osoby, ale oczywiście układało je więcej. Układaliśmy je przeważnie z partnerami, ja na przykład z żoną. Puzzle były składane segmentami u nas w domach, a układanie takich puzzli, nawet jeśli ktoś miał tylko kawałek z 1000 elementów, to jest jednak około 10 godzin. Jeśli ktoś mieszka w Stanach, to jest to $800, czyli tam powiedzmy powyżej 3000 zł. Natomiast ponieważ my musieliśmy je sprowadzać i wiąże się to z opłatą cła, VAT-u, a także transportu, który też jest niebagatelnym kosztem, bo chciałbym zwrócić uwagę, że te puzzle ważą około 50 kg. Więc nas całościowo koszt wyniósł 6800 zł. Puzzle będą eksponowane do 12 lutego włącznie. Od poniedziałku 13 lutego zaczniemy je demontować. One już trafiły na licytację, są licytowane na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na dzień dzisiejszy ich cena to jest chyba 4800 zł, choć liczymy, że będzie jeszcze sporo wyższa.